Zrobimy test zużycia prądu przez Webasto. Jest godzina za 10 pierwsza. Akumulator ma 100%. Jest 0 poboru prądu. I zobaczymy, ile przez 5 godzin przy ustawieniu takim komfortowym, przy temperaturze około 5 stopni, ile zużyje prądu. Odpalam. I teraz można zauważyć, pobór prądu przy odpalaniu jest całkiem spory. Webasto się uruchamia. Przez kilka minut będzie pobierał około 100 W. Potem podejrzewam, spadnie to do jakichś 30 po paru minutach. A potem już jak się unormuje, to będzie poniżej 10 na pewno ciągu. Tak dla informacji, jest to Eberspacher D2. Zużycie paliwa ma mniej więcej od 0,2 do 0,4 litra na godzinę. W zależności od temperatury i jak często się odpala. Pompę. Już jest, minęły 2-3 minuty. Urządzenie się rozkręca i pobór znacznie spadł. Już jest ciepło. Minęło kolejne 5 minut. Urządzenie się ustabilizowało i w chwili obecnej grzeje, dogrzewa i ciągnie około 7 W. Teraz jeszcze zrobię test, tak żebyśmy zobaczyli. Odpalę na maksa. Zobaczymy, jak to się zmieni.
teraz jest w trybie maksymalnego grzania na maksymalną temperaturę. Tak, to chyba nigdy nie będę grzał. Okej, czyli tylko ponad 2 ampery. Więcej na 1/3 nocy. I powinno się unormować. Jest godzina 5 po pierwszej, akumulator ma 99,3%, wrócę za parę godzin i zobaczymy, jaki będzie wtedy jego stan. Podejrzewam jakieś 4-5 godzin. Minęło kilka godzin, jest dokładnie za 5-6. Chyba test zaczęliśmy o pierwszej. Trochę zwiększyłem temperaturę w tak zwanym międzyczasie grzania. Tak by w środku było około 20 stopni. I zobaczmy, jak to wygląda. Musiał światło zapalić. Akumulator ma 12,8. A to jest drugi akumulator. Pobór teraz jest taki. Ciągnie 7 W. Blisko 4 Ah w 5 godzin. Akumulator ma 97,2. Akumulator, który mam wbudowany tutaj jako hotelowy, to jest zwykła Yuasa FB setka, nie jest to żaden AGM ani żel, więc wydaje mi się, że 2% w 5 godzin to jest całkiem niezły wynik. Za chwilę włączę światła. Tutaj jest, ile czasu mogę na nim jeszcze pracować. Ogrzewanie przyspieszyło, bo otworzyłem drzwi i się samochód wychłodził. No i zobaczmy, jaka jest temperatura w środku. Termometr schowałem, żeby na niego tak nie dmuchało bezpośrednio. Jest na nim, nie wiem, czy to widać, 22-23 stopnie. Pobór teraz wzrósł, bo trochę go przewietrzyłem. Natomiast dodatkowo jeszcze światła, które włączyłem, ciągnął tak około 15 watów albo wat. I teraz jedna kluczowa rzecz.
Nie wiem jak z innymi, ale Ebera nie należy wyłączać guzikiem, tak jakby ktoś sobie podpiął do panelu na tryb on-off. Tylko on ma całą procedurę wyłączania. Teraz po wyłączeniu tutaj guzikiem, tym najprostszym panelu jaki jest dostępny, on jeszcze przez parę minut będzie się wychładzał, przepompuje paliwo i tam jakieś inne cuda zrobi. I co dziwne, w tym trybie włączania on w pewnym momencie również ciągnie te 100 W. 10 amperów. A teraz jak słychać, to się wyciszyło. Totalnie zwolnił. No i to by było na tyle. Postaram się, jak wyjadę gdzieś, zrobić całonocny test, już taki w realu. Ale wtedy też będzie około 20 stopni we wnętrzu, więc nie sądzę, żeby jakoś za bardzo się różnił. Wyniki różniły od tego, jakie mamy teraz.